Witajcie, z tej strony The Real Śliwka. To jest 37 odcinek z gry Epic Mickey 2. No i dzisiaj będziemy robić zadania na bagniszu. Także najpierw zacznijmy od wyłapania tych wszystkich króliczków. No i właśnie to jest... te króliczki są... Te króliczki są związane z zadaniem. Prawdziwy przyjaciel. Tak, prawdziwy przyjaciel. I teraz potrzebujemy je zniszczyć wszystkie i oddać je Bertrandowi. Okej. Okay. Także tutaj mamy grajków, więc. Wlejemy sobie rozcieńczalnik. Najpierw to może instrumenty rozcieńczmy. No. Chwila, kamera. If you keep loading that pump with thinner, I'm pretty sure the jug band isn't gonna live to tell about it. Hey, why you destroy the jug band? I love that thing. Aw, now what do I do? Raleigh, this your fault? I'm out of here. Oh, you made Phineas so mad he split. And I'm out of here too. Sheesh. Thanks a lot, Mick. Sheesh. Thanks a lot, Mick. No i kupę złomu dostaliśmy. Dlatego teraz możemy sobie z Luiskiem pogadać. Tam jest jeden kapelusz na dachu. Także z chęcią go zabierzemy. Nawet nie z chęcią. Musimy po prostu go zabrać. Dobra. Tutaj dostaniemy jeszcze tą przypinkę, o której wam mówiłem. Tylko chyba będziemy musieli dwa razy z nim pogadać. Marvelous. The ghosts are all gone. Pretty soon Bog Easy will be a scare-free zone. Thank you so much, my friends. Here, have this collectible pin as a token of my appreciation. Okay. I'm so happy you got rid of those ghosts. They've been scaring us for far too long. Thank you so much, my friends. Here, have this collectible pin as a token of my appreciation. Okay, no i dostaliśmy tą przypinkę. I don't go anywhere near Lonesome Manor. Lately, I've been hearing all sorts of strange noises coming from there. Okej, okay, Lonesome Manor, czyli samotna posiadłość. W jedynce tam mogliśmy się dostać. Dobra, także mamy tutaj duchy. No i dobra, zostało jeszcze tylko zrobić zadanie z Horacym, ale to już później. Nawet jeszcze do przygotowań nie dotarliśmy. Ale myślę, że w następnym filmie już znowu powrócimy do fabuły. Oh dear. Oh dear. Dobra. Oczywiście nie zamierzam tego naprawiać. Musimy poczekać, aż to się kompletnie zniszczy. Ale trochę złomu do kolekcji zawsze się przyda. No i teraz musimy wejść do kuźni. I niestety, słuchajcie, będziemy musieli ją naprawić. Dlatego jest tutaj gremlin skierka. Ano tak. Najpierw jeszcze z Donaldem musimy pogadać. I będziemy musieli naprawić też ten budynek na starówce. Dlatego Oswald, pośpiesz się, chłopie. Nie mam za wiele czasu. Okej. Okay. Skorzystamy sobie z tej łodzi. Na kilku może. No i dobra, elegancko. Właśnie. Jak z hangaru na starówkę się przenosimy, to lepiej łodzią, a jak ze starówki do hangaru, to po krokodylkach, bo jest krótsza droga. W sensie, widzicie, ta droga jest krótsza, a ta zewnętrzna, jakby teraz jak łódź jest skierowana, to jest dłuższa. Więc taki tip. Okay. Dobra, siema. Thanks again for freeing me.
You know, I've heard of Donald's plight, and I most definitely can fix his boat. I can help out with the abandoned building too, so look for me at my forge. Aha. Czyli musimy zajrzeć do jego kuźni. Jo, ile biletów. Mamy 7500. No i to jest dużo. Access is denied to those who cannot unravel the mysteries of the grave. Okej, to było dziwne. Ale no okej, chyba masz rację. Jeśli tak mówisz. O, tu jest ten króliczek, no właśnie. No i dobra, musimy wrócić. No, a teraz po krokodylku. Także poczekajmy, aż jakiś wypłynie. No, jest, dobra. Get off, get off. Dobra. Uwielbiam głos Donalda. Skaczemy? Za wcześnie. Właśnie trzeba trochę za wcześnie skoczyć, w sensie wcześniej trochę. Bo krokodylki się zanurzają przed łodzią, dosyć znacznie przed łodzią. Okej, osmo. To był żart, okej. Dobra, także najpierw musimy dostać się do kuźni. Ja nie mam zamiaru ci pomagać, gościu, jak coś, maszynisto. Just seen better days, I'm afraid. Since the quake, the fire is out and the power is completely dead. An electric switch up on the forge roof. Hmm. That was a bit of an obvious. I can fix it. Do you have the metal for the repair? All that's to say, I can fix Donald's boat if my forge is working. I can even improve. Nikki, I'm gonna go after that generator. I'll let you know when I get there. Okay. Wszystko skipnąłem, bo to już słyszeliśmy. Teraz musimy niestety pomalować. To, co jest na górze. Check the forge for power. I said something about a toon hatch, Mickey. If I know Gremlin tech, I'm certain it's attached to the roof support. The support is toon. Thinning it out, at least get the roof open. But that might bring the entire thing down on our head. On my way. Właśnie ciekawe, co by się stało, jakbyśmy tutaj użyli rozcieńczalnika. No, ale to może wkrótce się dowiemy. Hooray! You got my forge working! And I might have a little something. Hmm. Yes. Now I can fix. With just a few extra repairs to the forge, I could make his rickety old boat something that will really blow Daisy's socks. All I need is an extra gear for the forge. I've heard rumors that Gilbert hides things in the graveyard of the mausoleum. There's some connection between the tombstones and the door, but I've never been able to figure it out. Okay. Tego nie słyszeliśmy, bo ostatnio jak z nim gadaliśmy, to już od razu mieliśmy tą zagadkę. Tą zagadkę z grobowcem rozwiązaną. Czy tutaj mam dla was coś nowego? A, w sumie mogłem od razu to załatwić, ale dobra. O! A proszę, dobra, jest łódź. Lepiej się złożyć nie mogę. Także na cmentarz lecimy. Dobra, tutaj możemy po prostu w losowych miejscach poukładać. Access is denied to those who cannot unravel the mystery. You're on a wild goose chase, pal. I'm telling you, that door don't have nothing behind it. You know, you're just gonna break something if you keep going like that. Well, gee, that one's wrong. Can't you see that? That ain't gonna do nothing. Dobra, troszkę bilecików. No i mamy zębatkę za drzwiami.
So you found the gear I took, huh? Well, I took it because Sparks took my Doom Buggy away just because I chased folks around. I made a replica gear that works exactly like the original, except... except when he installs it, it'll make a big old mess! Give the gear to him. Here you go. Since you got the real... So, you wanna sell me the real gear? No, jasne, że sprzedajemy prawdziwą zębatkę. So you got your tickets. Now you can give that fake gear to Sparks and watch the show. Okej. Jeszcze pogadajmy w sprawie budynku. You brought me the gear? Wonderful! Let's get started! Yes. Oh, something's a little off with this gear. Are you sure it's the right one? Good. Now let me dash off and I'll fix this right up. What's happening? The forge is imploding! Mickey, how could you? Oh. Aha! Czyli jeśli tutaj z nim pogadamy, to tutaj poleci nam troszeczkę złomu. Okej. No to dosyć ciekawe. Dobra. Także musimy z nim jeszcze pogadać w sprawie tego budyneczku. Musimy go niestety naprawić. O, dobra. I can repair this building, but I'll be needing. Sounds good. Okej. Stać pod złom. If we check back later, I'm sure the task will be finished. Okej, zobaczmy, czy na dachach jeszcze nie ma. Ja. Czyli co, zadanie zaliczone już? Czy jeszcze coś trzeba? A, stand Donald on his way. Czyli wystarczy chyba z nim pogadać jeszcze. Dobra, gdzie on jest? Chyba, że do kuźni musimy iść. Dobra. Oj, mam nadzieję, że nic nie zniszczyłem przez przypadek. W sensie, że niczego nie popsułem. Właśnie tak to będziemy mieli. Lekki problem. Chyba, że dałem mu to. Musimy wejść chyba do kuźni. O! Dobra, kuźnia jest. Idzie. Zniszczona. Oh, I can't help him now, so you best go tell Donald to get on with his date. Oh, and I just wanted to help. Okej, teraz możemy mu powiedzieć dopiero. O tym, co się stało. Chociaż znowu wracamy. Juhu. W ogóle posłuchajcie tego dźwięku. Całkiem fajny dźwięk. Moim zdaniem. Okej. Dobra, zobaczymy, czy będzie łódź. Jest! Ale super. Osmuś, chodź. Okej. Niezbyt ci się udało. Dobra, jesteś Donald. Hooray! Sparks fixed my boat! Wait a minute, he said he was gonna make it better. It looks the same to me. Sparks can't do it now! I'm nuts! I'm one of those improvements he promised me! This is gonna be so mad! Bye-bye, Mickey! Thanks for your help! I sure hope Daisy understands! Hey, Mickey! Let's get going, huh? Dobra, teraz mamy zadanie zaliczone. I dzięki temu możemy kupić pozostałe rysunki w sklepie Gilberta. What you want? I wanna buy something. I guess I can do that.
Dobra, zobaczymy, czy mam podobny głos. What you want? Oh, you wanna buy something? I guess I can do that. Całkiem podobny moim zdaniem. Także to są te trzy rysunki. 15, 16 i 17. Te dwa mogliśmy kupić, to są jeszcze 12, 10, 11. Dobra, dzięki Gilbert. Czyli 600 biletów już wydaliśmy na jego, na rysunki. Dobra, także to jest quest wykonany, zgadza się? Tak, teraz musimy przejść sobie do Alei Kreksowej i z powrotem. Czekajcie, to może zrobimy tak. I po prostu wtedy będzie już budynek naprawiony i będziemy mogli rozpocząć i skończyć od razu to trzecie zadanie, prawdziwy przyjaciel. Okay. Teraz ciekawe, czy Oswald mnie tutaj może odrzucić w chwilę, w ogóle tutaj, czy... A tak, tutaj, no, dobra. Oswald? O, tak, podrzucił mnie. Dobrze. Dzięki, Oswald. Dzięki za pomoc, chłopie. Ale to nadal nie wszystkie bilety. A ten zdobyliśmy tutaj? A, tego nie zdobyliśmy. Okej. Okay. Jesteś tu, Oswald. O, dobra. Wchodzi. Dobra, tutaj mnie podrzuci, Oswald. Okej, to dalej nie wszystko. To dziwne. To dziwne, bo będę musiał teraz się zamienić z Oswaldem miejscami. Czyli w sumie tak jak teraz. Dobra, Jan się chyba wkurzy. You thinned out the little guys! That makes me mad, real mad. Well, that tears it. You won't ever see Ian again. Ale mnie to nie obchodzi. Wiecie, może weźmiemy obu po stronie Mickiego. O tak. Shall we head into Bog Easy? Zobaczymy, czy uda się znaleźć ostatni bilet. Jeśli nie, no to też jakby, okej. A, jednak jest. Jest trochę różnica, słychać. Okej, to może wtedy się nie uaktywniło po prostu. Fajna ta muzyczka. Szkieletowy taniec. W wersji udoskonalonej. Mi się podoba jak najbardziej. Weźmy przez te krypty. I proszę bardzo. Szybciutko sobie wrócimy. Tędy. Ło, ale wysoko. Okay. Stałem właśnie na powietrzu. Nieważne. Nieważne. Także budynek jest naprawiony. Jeszcze jedna rzecz została do zrobienia. No właśnie. Good job, my friends. Repairs are finished. Here, here's the deed to the building. Before I was detained, Bertrand and Mitri were having themselves a tussle over this place. You should give one of them the deed to it. No dobra. Także teraz się musimy wrócić w ogóle na sam początek bagniszcza. Aj. Nie no, widzieliście, że przecież nie dotknąłem właściwie czynnika. Chyba, że nawet łódź jest szybszym sposobem, bo ona może poruszać się szybciej, ja nie wiem. O, teraz mi się udało ładnie wskoczyć. O, mamy bilecik. Plus jeden. W ogóle to też odkryłem, że jak Oswald ma tą swoją umiejętność szybkiego biegania, to może też przewracać drobnych przeciwników, po prostu biegając w nich. I
dostaje się z tego po jednym bilecie. Może wam to jeszcze pokażę. Chociaż nie, no raczej będzie okazja. Będzie okazja na zrobienie tego. To jak stacja kolejowa zostaje zniszczona? No, chyba jeszcze nie. Może dopiero jak pokonamy szalonego doktorka. No, kto wie. Okej, okay, grajkowie totalnie rozwalone. Okej. Okay. Nie ma co zwlekać. Dobra. Witaj, Bertrand. Ah, Bertrand! You don't have a beating heart and... Hey, that's no fair! Take a whip! Hey, that building... Me house won't. Well, I need a new place too! Would I be needing the building as well? Now hold on! The lot be all repaired. I know you'll be doing the right... So that's how you want to play, eh? Fine. Mickey, you let me use the power of my mind. You're here to give me the house, right? Tak. Thanks, pal. Now I can get my magic shop up and going again. Right now, I'm gonna go tidy up, though. Have you seen that dump? Anyway, come talk to me when you get a chance. Dobra, co ona powie? Oh, what be a girl to do? I got no home, so I must be leaving now. I hope you're happy. Oho. No. Trochę... szkoda. Trochę szkoda, że nie oddaliśmy jej tego domu, no ale... no, trudno. Złoczyńca to złoczyńca. Dobra, przejdźmy sobie szybciutko. Okej. O nie! Ominęliśmy nasz kurs. Zgarniemy te bileciki. Oswald? Dawaj. Dawaj, Oswald. Nieźle. Okej, okay, będziemy musieli skoczyć. Okej, okay, nie zdążyłem. Okej. Okay. Dobra, tu mamy jeden bilecik. Okej, okay, Radek, chciałem mu zrobić zdjęcie, to odskoczył. No trudno, utopił się. Oswald! Nie, Oswald, dostajesz za to karę. Dobra, wejdźmy, tak więc... tak więc wejdźmy do budynku. Oznaczony ikonką sklepiku. Hey there! Yeah, thanks for the shop. It's great to be back in the magic business. There's a hitch with the shop, though. The bunny child who was helping me got all scared in the quake and decided to hide out in my magic hats. I can't perform my tricks without him. I'd get him out of the hats myself, but Gilbert thought it would be funny to scatter them all over the bog. The hats are brittle and will bust into pieces. The bunny will tease you to come find him, so be on the lookout. And if you do this for me, I'll have a reward for you. No i dobra. Jeszcze został nam jeden króliczek. Musimy tutaj użyć niewidzialnego atramentu, więc musimy pomalować to wszystko dookoła. Musimy przejść za tamte drzwi. O, wreszcie się mogę skradać. Jest! No wystarczy, że sobie palec delikatnie przytrzymam. No i już. O! A co ty tu robisz? Great, pal! Here, have this pin! You really showed him! That'll teach him to take my doom buggy away! You really showed him! That'll teach him to take my doom buggy away! No okej, okay. Czyli dostaliśmy jeszcze przypinkę. Fajnie, nie wiedziałem o tym.
O! Patrzcie, jest szarżujący Miki. Szarżujący Miki. Jeszcze możemy wysadzić tą ścianę. Dla jednej dodatkowej przypinki. Oho, no nie. Możesz się tam wspiąć, Miki? Możesz, dobrze. Tak. Jeszcze nie, Oswald. Jeszcze nie. O, siema Gilbert, Gilbert zadowolony. Oswald? Naprawdę? Dobra, masz karę. Okej, okay, szpinka. Teraz dopiero możemy powiedzieć o naszym wyczynie, o naszym znalezisku. Look, the little guys come back. I know how much he loves helping me out, so thanks. And this time, I'll keep a better eye on him. I promise. Now presenting my newest trick. Give the bunny some e-tickets, and he'll bring you something from my magic hat. Hey, I'll give you a free try. Let's see what the hat's got. Aw, better luck next time, pal. Wanna give it another go? Ready for a magic trick? Okej, okay, czyli on jest takim oszustem i zabiera nam bilety, ale zawsze oddaje mniej. No dobra, możemy spróbować jeszcze ze dwa razy. Great. Let's see what you got. That's quite a reward you got there. Wanna give it another go? Ready for a magic trick? Zwróciło się. Okej, jeszcze nigdy tak nie powiedział. No dobra, no to możemy jeszcze ze dwa razy może. Great. Let's see what you got. Wow, now that's a prize. Wanna give it another go? Ready for a magic trick? Tysiąc? Okej. Już chciałam powiedzieć, że on jest oszustem, znaczy powiedziałam, ale no. Wow, tysiąc? Great. Dobra. Let's see what Dawa you got. Raz. Nice prize there, buddy. Wanna give it another go? Ready for a magic trick? No jasne, że tak, kolego. Great. Let's see what you got. Aw, better luck next time, pal. Wanna give it another go? Ready for a magic trick? Kolego, pewnie. Great. Jak ty mi tysiaczki Let's see what you got. That's quite a reward you got there. Wanna give it another go? Ready for a magic trick? Pewnie, że tak, kolego. Great. Let's see what you got. That's quite a reward you got there. Wanna give it another go? Ready for a magic trick? Great. Nice prize there, buddy. Wanna give it another go? Ready for a magic trick? Great. Aw, better. Wanna give it ready for a magic trick? Great. That's quite a ready for a magic trick? Great. That's quite a wanna give it ready for a magic trick? Dobra, ostatni. Great. Let's see what you got. Aw, better. Wanna give it another ready for a magic trick? Well, it ain't no skin off my nose. Come back later if you want. Now presenting my new Careful. Ready for a magic trick? Well, okay. It ain't no skin off my nose. Już come back later if zrobić. You want. Dobra, oh, wow, 1000 biletów dostaliśmy od niego. No to naprawdę. Nie wiem, może opłaca się robić to? Kupować sobie u niego te próby. Jak sobie wcześniej to robiłem kiedyś, no to ciągle dostawałem to oh, better luck next time. No i tak 5 biletów, 25, a tutaj tysiąc się trafił. No, nieźle. Dobra, to wrócimy sobie na ulicę nieco dolną, znaczy górną. No i tam się pożegnamy. W następnym filmie przejdziemy sobie przez przygodowo i może autotopię, jeśli nam... Niewiele czasu to wszystko zajmie. No ale dobra. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. Piszcie oczywiście komentarze. Chętnie je przeczytam. Także trzymajcie się i cześć!